Thank you again for your time, Mr. Kogan. And thanks for your patience. Next Thursday we'll have another meeting, by which time I will have some new questions for you. If you remember something new before our next meeting, not just about Jack Boyd, but about your work in the police department as a whole, then just let me know. If you change your work schedule, let me know. If you need to leave Freeburg for some reason, well, you understand. Let me know. Don't look at me, Mr. Kogan. I don't want to be here any more than you do. If it was up to me, neither one of us Thank would you again, have to. Mr. Kogan. You are free to go. Take it easy on these people, Lana. They don't have to. I'm just doing my job, Wilton. It's your job too, remember? Please invite Miss Emma Weinstein in. Emma Weinstein? Again? What is this already, her sixth? Just the fourth. And you're hoping to learn something new. As far as I recall, she just keeps saying the same thing. I will definitely learn something new, Wilton. Even if she keeps saying the same thing. Even the fact that she always repeats all the answers word for word. That's already very important information just by itself. Well, yes, 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 for you. Because the whole world around you is very important information. Good morning, Miss Weinstein. I'll ask you some questions, some of them new, others I've already asked you during previous interviews. But I hope that you'll be kind enough to... You can ask me any questions, Miss Berman. I'll answer you. For the second time, the fifth, the tenth, as long as it takes. You know that. Then let's not waste any time. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police. Troszeczkę mnie zaskoczyła ta scenka, dlatego siedziałem cicho, nie przytałem się od razu. Proszę bardzo, mamy wątek Lany. Lany, która... z którą Jack chyba próbował nawiązać relację, ale finalnie skończył to tylko na takim flircie przez telefon. I może by coś z tego było, gdyby Szafe nie wysłał brudów na Jacka do Lany właśnie i ona nie chciała go teraz aby aresztować. I przesłuchuję sekretarkę Jacka. Byłą sekretarkę. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ile lat pracowała pani jako sekretarka Jacka Boyda? Zaczęłam gdy objęła stanowisko policji 12 lat. Chyba zaczęła gdy objęła stanowisko, mi się wydaje. Towarzyszyłam mu od pierwszego dnia służby do ostatniego. Jeśli zależy wam na dokładnych datach, pogrzebcie w aktach. Jak opisałaby pani charakter swojej pracy? Wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie zwykle powierza się osobistej asystentce. Zajmowałam się wszystkim, by pan Boyd mógł skupić się na służbie. Dzwoniłam, organizowałam spotkania, zarządzałam terminarzem, parzyłam kawę, uzupełniałam dokumenty, nic szczególnego. Czy pan Boyd prosił panią kiedykolwiek o postąpienie wbrew prawu? No, jej na pewno nie. Jack Boyd stał na straży prawa, nie łamał go. Czy wiadomo pani o tym, że przed emeryturą zamierzał zgromadzić $500,000? Owszem, nie. No, w sensie, wydaje mi się, że mogła się o tym dowiedzieć. Ale... raczej chyba o tym nie wiedziała. Nic o tym nie słyszałam, ale o ile mnie pamięć nie myli, nigdy nie sprawiał wrażenia zbyt zamożnego. Czy pamięta pani, by Jack Boyd kiedykolwiek kontaktował się z członkami półświatka we Friburgu? Nie pamiętam. Tak, ale przecież na tym polegała jego praca. Czasami trzeba porozumieć się z jednym bandytą, by wytropić innego. Na pewno znacie się na tym wiele lepiej ode mnie. Czy odkąd FBI wystawiło za nim list gończy, próbował się z panią skontaktować? Nie. Ostatni raz widziałem Jacka Boyda w dniu, w którym skończył pracę. Od tamtej pory nie miałem od niego żadnych wiadomości. Czy pani zdaniem Jack Boyd dopuścił się przestępstw, o którego oskarżono? Nie. Wiem, że jest niewinny. Został wrobiony, wmanewrowany. Stał się ofiarą tej całej przykrej historii. Poinformowano nas, że w trakcie 6 ostatnich miesięcy odwiedziła pani dzieci Jacka Boyda przynajmniej 3-krotnie. Czy ma pani coś na swoją obronę? Co ma pierdolić do wiatraka w tym razie, w tym przypadku? Co z tego, że ona odwiedza jego dzieci? Z
Staram się pomóc. No właśnie, czym zawiniłam, żeby się bronić? Że muszę się mieć. Znalazłam im jedzenie, to wszystko. Jakby pani zareagowała, gdyby w toku dochodzenia sąd postanowił przesłuchać pani rozmowy telefoniczne i przyjrzeć się bliżej pani korespondencji? Nie obeszło mnie to. A komu by się coś takiego spodobało? Nie ma chyba nikogo, kto ucieszyłby się z naruszenia swojej prywatności. Dziękuję. A i to tyle? Serio? Myślałem, że będzie ten. Kurde, myślałem, że... Że będzie jeszcze jakaś dalsza scenka, ale nie, od razu do Jacka przechodzimy. Belmont. Panie nasz, postawiono mnie na nogi i już nie mogę doczekać się jakiejś akcji. Mam nadzieję, że mnie pan, że nie złapał pan wszystkich przestępców beze mnie. No, jak żeś poszedł, no to ledwie... Dwóch? Chyba? Nie, Boże, dwóch. Akcji było kilka, ale na te wszystkie akcje to chyba, nie wiem, z sześciu było? Tak mi się wydaje. Tym razem chcę pomóc przy schronisku dla zwierząt. Mało ci pracy? Mówiąc szczerze, moja była ma tam dzisiaj dyżur. Chcę, żeby zobaczyła, jak ciężko pracuję. Może wtedy znów zacznie o mnie myśleć. Wow. Naprawdę? Dobra, idź. O, proszę. Każdy policjant ma własną opinię, zarówno o tobie, jak i o twoich metodach działania. Podwładni ukazujący ci oddanie zgodzą się zostać w pracy po godzinach, a nawet pomogą ci podczas zleceń wychodzących poza protokół. Nie spodziewaj się jednak zbyt wiele po funkcjonariuszach, którzy nie darzą cię sympatią. Kurosawa teraz będzie ci okazywać lojalność. Ciekawe. No i cyk, mamy czapeczkę. Dobra, czyli warto być miłym, bo wtedy jakby opinia leci w górę. Tutaj Penkin wrócił. Nie wiem, wyślijmy Jackson. 534 in progress. Bo już naprawdę nie wiem, kogo mam tam wysłać, żeby to się udało. Five thirty in progress. Complete. Ej, no bez jaj! Code I. Kogo ja mam tu wysłać? Że nie wiem, Klinziego spróbuję. Bo już powoli kończą się opcje. Ile on ma? Jeden. Czy mu tam się wysyła na trochę? Dobra, a to jest to. Dobra, to wyślijmy może tę ekipę. Dalej go sobie też. Już mógł być lojalny przynajmniej, ale nie, po co? Dobra, jest ktoś szybki. Mustard jest szybki ewentualnie. Ma taser. Dobra. Uderz kobietę pałą. 5:30 complete. O proszę, i to zadziałało od razu. Kobieta ogłusza, policjant ogłusza kobietę pałą. Dobra, i to samo co by było, jakby poszło z taserem. Dobra, mniej wkrycie się. Tu
tutaj nie mam tazera, niestety. Obezwładni. Możesz mu puścić dziewczynę, no raczej to nie zadziała. Dobra, obezwładni, napki bez siły. 540 complete. Okej, okay, dobra, też się udało. No to mniej punkcik inteligencję. Ty też. Jeden punkt inteligencji ma być przynajmniej każdy. Kurwa! Code I. Kogo ja mam tam wysłać? Ja tam pękina normalnie wyślę, bo mnie chuj strzeli normalnie. 5:30 in progress. Dobra, Aronowicz się przyda tam później. Też tam później, tam wyżej właściwie na mapie, nie tam później. Kurosawa, Belmont nie jedzie, z tym nie będzie się pewnie Kurosawa jechać. Mustard. Wypierdalaj, kurwa. Dobra, tu jedzie Aronowicz. Kurosawa się robi wąty, więc wyślemy jeszcze ekipa i tych dwóch. Chociaż dobra, ten Kina spróbuję wysłać tutaj. Bo serio, nie wiem kogo mam tu wysłać. Każdy wraca i nie podejmuje się faktycznej roboty. Myślę, że to zależy od wieku, ale nie. Strzelca zera. 5:30 complete. Hello. Policjant ogłusza sprawcę strzałem z tazera, pracownica ma złamany nos, ale jej życiu nic nie grozi. No, tyle dobrego. Serio, Penkin? Ja pierdolę. Dziękuję pani nasz za przygotowanie tak wspaniałego zadania. Ci gości z klubu mają jaja, to dosłownie moi bracia. Dlaczego nie słyszałem o nich wcześniej? W każdym razie, przybywam na miejsce, a oni decydują się poddać mi mojemu testowi. Posadzili mnie na sofie, położyli koło mnie gitary, powiedzieli nie skać dań, jeden dopasowuje się do ciała jak ulał. No cóż, od razu wiedziałem, że coś tutaj się kręci. Jest to słynne zdanie z krwawej koszuli, które możesz wyłącznie zobaczyć na europejskim wydaniu na Laserdisc. To pierwsza rzecz, na którą spojrzałem, kiedy leciałem odwiedzić wujka Kyla w Londynie. W każdym razie, w usuniętej scenie Johnny wymyślał promocyjny jingle dla swojej linii garniturów, a faceci z klubu filmowego rzucili mi wyzwanie, abym zagrał tę melodię na gitarze i zaśpiewał na koniec rymowankę. Nieskazitelny jedno dopasowuje się do ciała jak ulał, zakup Mastroianni, jeśli twe serce pompuje miłość, i byli zaskoczeni, gdy mi się to udało. Myśleli, że są jedynymi w Szarbot zainteresowanymi sztuką. Masz szczęście, że pracuje dla ciebie doświadczony muzyk, panie nasz. Jezus, serio? O, kolejna akcja taka, lubię. Dobra, to wyślimy z jego Aronowicza. Shin nie bierzemy, bo jest nielojalna. Jackson. Nakipa możemy wziąć. No i te dwójkę. I snipera możemy wziąć tak po pytaniu. Go. I to będzie ostatnia akcja. 5:16 in progress. O, dobra, jednak nie. Dobra, na tyle. Nagi staruszek z biczem stara się kierować ruchem w samym centrum miasta. Ach. Pojadą? Nie. No ja pierdolę. Dobra, no to jest trochę czasu. Zagrożenie bomb, policjant dotarł na miejsce przestępstwa. A to od razu? Kurde. Myślałem, że będzie jeszcze ten. Że się będę miał czas. Dobra, Dyson MacArthur, tirowiec z Ripton. Już myślałem, że zostanę wzięty na zakładnika, ale jakimś cudem udało mi się uciec z magazynu. Co widziałem w magazynie? Był dzień jak co dzień. Czekałem, aż rozładują mi wóz, gdy nagle podeszli do mnie jacyś faceci z kwaśnymi minami. Zauważyłem, że są uzbrojeni. Jeden z nich miał linę, jeszcze inny niósł pęk dynamitu. Przecież w firmie od jakiegoś czasu nie korzysta się już z materiałów wybuchowych. Natychmiast wyczułem, że coś się święci, dlatego błyskawicznie dałem nogę, więc jeszcze nie mogę ochłonąć. Wciąż jeszcze nie mogę opłonąć. Ręce mi się trzęsą i poca się jak wieprz, a moje biedne serce. Jak mamę kocha, nie pogardziłbym szlugiem. Tam w magazynie też myślałem tylko o tym, by wypalić ćmika, gdy sobie przypomnę, że o mały włos nie wyleciałem w powietrze. Co, macie fajki? Mamy. Pewnie nie uwierzycie, ale już z rok nie paliłem. Nadal mnie trzęsie, nie pamiętam zbyt dobrze, co się działo, gdy postanowiłem zwiać. O ile się nie mylę, w magazynie zebrała się banda chłopaków. Naliczyłem może 11, przykro mi, szczegóły jakoś mi umknęły. Okej, czyli około 11 typa. Magazynier, wiem, gdzie znajduje się bomba.
i za butę, spoko. Ci faceci to jacyś idioci. Moim ich zdaniem wybuch nie będzie zbyt potężny, bo laski przeleżały lata. Według nich wystarczy po prostu nie podchodzić za blisko do ładunku, ale to nieprawda. Musieliby trzymać się od niego naprawdę daleko. Stary dynamit ma to do siebie, że staje się niestabilny. Ale ci durni, zamiast mnie posłuchać, kazali mi się nie wtrącać. Wtedy dotarło do mnie, że jeśli zniszczą wszystko w cholerę, zacznie się szukanie nowej roboty. Za to, jeśli aresztujecie tych zamachowców od siedmiu boleści, to może nawet dostanę awans. To co, mam wam pokazać, gdzie ukryli bombę? Choć z drugiej strony może nie powinienem. Co jeśli twoim policjantom pomili się nogę i wylecą w powietrze, a ja będę miał przeromane? Zostanę bez pracy i grosze przy duszy. Przydałbym się chociaż porządne buty. Widziałem, że okoliczny Lombard dostał parę w niezłej cenie. A do czasu, gdy za pół roku umrę z głodu, będę się żywił zupą z puszki. Dobra, trzymaj. Detonator znajduje się w pomieszczeniu z wózkiem widłowym. Jeżeli zamierzacie rozbroić bombę, lepiej weźcie ze sobą kogoś rozgarniętego, kto zaśnie na materiał wybuchowy. W przeciwnym razie istnieje cień szansy, że magazyn zamieni się w zbiorową mogiłę. Okej, okay, bomba jest w tym miejscu. I właścicielka spa batona. Pokażę wam, jak dostać się na teren magazynu. No i pięknie, od razu to, co zdobyliśmy, to wyhandlujemy tym. Patrzcie, jaki z niego pieszczoch. O, zamerda w ogonem. Cały dzień się tyle nie rusza, co teraz. Jak widać, baton sprawia trochę problemów podczas spaceru. Prawdę mówiąc, nigdy go jakoś szczególnie nie szkoliłam. Poza tym karma, którą sprzedaje się w szarbu, bardzo mu szkodziła. Na szczęście uwielbia ryby. Wspominałem już, że to wyjątkowo uroczy pies. Baton bywa agresywny, nie lubi robić tego, co mu się każe. Wie za to, co dla niego dobre, gdy tylko mijamy magazyn. Zawsze biegnie się przywitać z ochroniarzami. Chłopaki za nim przepadają. Zresztą mój pies zasługuje na wszelkie uwielbienie. Szczególnie lubi się z Plutem Vancouver. Chodzi mi o tamtego faceta w radiowozie. Widzicie go? Czasami, gdy magazynierzy bawią się z batonem, Pluto sprzedaje mi tuńczyka w niższej cenie. Dzisiaj też miał mi załatwić parę puszek, ale sprawa ewidentnie się przeciągnie, a baton chyba się wścieknie, jeśli zaraz nie dostanie swojego przysmaku. Wiecie, pracowałem kiedyś w policji. W stołówce leży masa puszek z tuńczykiem. Nie bądźcie tacy, podzielcie się z biednym psem. Na pewno coś tam uda się wam zwinąć, nie robiąc przy tym rabanu, prawda? Zanim powiem wam, jak można po cichu zakreślić do magazynu. Z prawej strony placu załadunkowego jest dziura w płocie. To właśnie tamtędy chadza baton, gdy chce się przebity z ochroniarzami. Szkoda, że Jackie i Emil byli dzisiaj trochę nie w sosie. Musieli mieć na oku parking i chłopaków z nocnej zmiany. Pobawili się z batonem ledwie chwilę, a potem powiedzieli mi, żebym trzymała się z dala od magazynu. Proszę, nie róbcie im krzywdy, to dobrzy ludzie. Okej, okay, czyli rozumiem, tutaj jest dziura w płocie, tak? Mam nadzieję. Dobra, dalej. No, będzie akcja od razu. Okej, okay, zobaczmy. Klimzy. Na pewno włamywacz. Sięga dalej wzrokiem, to jest niepotrzebne. Nakaz kapitulacji, nie. Przesłuchanie na pewno się przyda. Przechwyt, nie. Taranu na pewno nie. Może wspiąć się na wysoki mur lub przez płot, to będzie dobre. Lepiej ukrywa się za niewielką osłoną. Policjant zyskuje niewielką premię do celności, nie otrzymuje kary, strzelając do przeciwnika w kryjówce. Rany są się widzą, jednak strzelają się lecę jak piórko. Uniknąć pocisku, strzeliwuje serią. No i reszta to... O, dobra, czekaj. Nie, tutaj. Zostaje ogłuszony pałką na znacznie dłuższy czas. No to jest też dobre. Wysoki mur lub płot. Dobra. Niech... czekaj, bo jeszcze inni. Muszę teraz wysłać resztę bez niczego. Rozbrał budynek w głowie, zauważa pułapki, po czym filmy towarzysze. To się przyda, na pewno. Włamywacz też oczywiście. Czujność. Cień. Przesłuchanie już niepotrzebne. Mamy jedno, to wystarczy. Kameleon. No i może czujność. Okej, okay, no Jackson ma tylko dwa, to damy. Szkoda, że mam no... A nie, dobra, to jest knockout. A nie, dobra, tak, taran też ma. Ale tarana nie będziemy wykorzystywali. Będzie Atlas, Knockout, Skoczek i Włamywacz. Tutaj damy wszystko, co ma. Ten dostaje Kameleona, to Cienia i Wartownika. Wszyscy mają przydzielone, więc idziemy. Dobra, tutaj wchodzą. Rozbrój bombę albo wezwanie wszystkich przed upływem czasu. Dobra, to była pierwsza. Dobra, oni powinni dopiero być tam, w środku. Okej, okay, jednak nie. Jednak nie, jednak już tutaj ktoś jest.
Dobra, czy ja chcę iść tutaj? No raczej nie, bo to by było skrajnie idiotyczne. Ale spróbujmy schować się z tej strony. Dobra, ty się schował tutaj za autem. Okej, mam 13 tur, żeby ogarnąć sytuację. Ty idź tutaj. Ten może iść dalej, to ty idź tędy. Kolejnik akurat cierpliwości nie ma, to by się przydało. A ty idź tu. Okej, tu jest gościu. Jakim prawem on go nie zauważył? Takie moje pytanie. Dobra, podejdź. Teraz na typa, bo muszę uważać na to, jak celuję. On nie ma pałki? Czemu nie ma pałki? Muszę kupić pałki. Dobra, no to gazem. Dobra, podejdź. Dobra, ten ma pałę, mogę dosyć tego. Ale okej, okay, w sumie z tego gazu też rzadko korzystam, więc nawet fajnie, że jest. Dobra, ona niech już przejdzie tutaj. Kurde, nie ma tam okna niestety, szkoda. Dobra, ten niech się tutaj schowa, bo trzeba tego jednego jeszcze zdjąć. Niestety nie bardzo jest widok na to, gdzie typ może być. Ten niech przejdzie tu, okej, okay, mam widok. Tyle dobrego. Dobra, ty tam może... Kurde, mogę oddalić albo prze... Nie, nie mogę, szkoda. Dobra, to ty przejdź tutaj. No bez jaj, poważnie. Dobra, to stań tu. Serio nie ma widoczności? Jakim cudem? Dobra, ten się tutaj przesunął. Czy on może do niego dojść? Tu pokaż mi. No nie bardzo. A jak pójdę tędy, to go zauważy. Ale już go tutaj możemy... Czy on ma pałę? Muszę sprawdzić. Czy ty masz pałkę? Gautorn. Nie! No jego mi pokaż! Wiesz co? Nie chcę granatu. Interakcja. Talenty. No kurde mać! Jak sprawdzić, czy gościu ma pałkę? Czy centrum dowodzenia? Mapa? To mam to. Kurde! Jak to zobaczyć? Dobra, tu jest ta dziura w płocie. Dobra, nie wiem, jak pójdę tak, to on mnie zauważy jak nic. Jak pójdzie naokoło, szkoda, że nie masz skoczkę, bo poszedł przez płot. Byłoby lepiej. Dobra, niech stoi. Tutaj mamy ziomka. Dobra, tutaj jest średnio widoczny, ale kurde... Niech pójdzie tędy. Dobra, ale to jest też to, ja nie muszę konkretnie rozwalić tej bomby. Znaczy nie muszę wszystkich rozwalić, muszę tylko rozbroić bombę. Zanim minie czas. Jedno z dwóch. Jezu, tu się to sprawdzało. Tak, to tu jest? Gautorn. Masz pałkę? Nie ma pałki. Dobra. Kto mógł rozbrać bomby? Aronowicz. I tylko Aronowicz. To jest Klimzy. Gdzie jest Aronowicz? Tutaj? Tak. Czyli tylko on może iść rozbroić bombę. Dobra, to ty się przesuń w takim razie tutaj. Powoli do przodu muszą iść. Powoli do przodu. Dobra, ten niech się tutaj schowa. Mam nadzieję, że go typ nie zauważy. Na szczęście nie. Dobra, mogę wejść tutaj od razu, ale to może być trochę głupie, więc wejdźmy na razie pojedynczo. A,
kurde. Dobrze myślałem. Dobra, pokaż mi tego. On... No niestety dojdzie w dwie tury tam. Szkoda, więc dojdź na razie tutaj. Granat. No ale kurde, rzucić granat... Trochę marnotrawstwo jak dla mnie, więc wolę nie. Nie. No, kurde, jak to przerwać? Dobra. To są wszyscy, tak? Nie, jeszcze Gołtor może się ruszyć. Kurde, jakbym wolał, jakbym mógł, to szczerze nie chciałbym go nigdzie wysyłać póki co. Rzucić granat. Nawet nie wiem, jakieś logiczne miejsce nie może tego zrobić. Dobra, koniec tury. Zobaczmy, jak to się potoczy. Ten idzie tutaj. Dobra, ten. Jakim prawem on ich nie widzi? No powiedzcie mi to. Dobra, Aronowicz, masz pałkę? Masz pałkę, dobrze. No to podchodzisz. I pałą w ryj. Dobra, teraz tak, Klimzy niech się przesunie tutaj, bo on przejdzie sobie ładnie przez płotek. Oj. Dobra, to w takim razie jednak zostajesz tutaj. Okej, okay, może? Może go walnąć z pały. Pięknie, no to od razu też go może... A, musi stać zaraz obok. Serio? Ale głupota. Dobra, to czekaj, to ty. Przesuń się o to jedno pole. Jak on go stąd zauważył? Never mind. Zakuj typa. Ty przesuń się tutaj. Dobra, ten niech się już powoli przesuwa tutaj. Też w tej głupim miejscu ustawiłem. Podejrzamy. Aha, no tak, no dobra, jestem z daleko. Dobra, Gołtorn, on ma jakie? He. No, on niestety nie przejdzie przez płot. Więc on się musi przesunąć w to miejsce. Ma jeszcze jedną tą. Ten nie może. Ktoś jeszcze inny nie może, więc kończymy. Dobra, tu jest jeden, drugi, tam jest trzeci. Dobra, czwarty. 9 tur jeszcze mamy. Dobra, Aronowicz, skuj typa. Czy on miał przesłuchanie? Chyba Klinziemu tego dałem przesłuchanie, tak mi się wydaje. Wykończ, dziabnij nożem. Talenty. O, ma czujność. Możemy od razu podświecić wszystkich. Ale nie, to jeszcze nie, to później. Dobra, Klimzy, może podejść od razu do typa, świetnie. To podejdź. Come on, czemu pałki nie ma? Dobra, to jest kto? Gołtor, no masz pałkę? Też nie ma, no ja pierdolę. Aronowicz. Jezu, no co za idiotyzm. Dobra, podejdź tu. Użyj gazu w takim razie. Dobra, na 3 tury jest wyłączony. Ty go, Klimzy, teraz skuj. Jakbym się już tak ustawił, no to trzeba to jakoś wykorzystać. Mamy jeszcze jeden ruch, no to przesuwamy się coraz bardziej do przodu. Dobra, ci mogą iść tędy, no to ty podejdź. Jest mega ryzykowne, kurde, z mojej strony, ale YOLO. To by tu nikogo nie było. Nie ma, dobra. Okej, tu jest trzech typa. Czterech nawet. Okej. Pięciu! Ja pierdolę. Strasznie tej bomby strzegą. Dobra, ten. I jeszcze tamten jeden został. Dobra, skoro jest bezpiecznie, no to przesuń się jak najbliżej.
tam się trochę przesuwa. Aronowicz musi po pierwsze przeżyć, po drugi musi dojść do tego magazynu i rozbroić bombę. Bo niestety jako jedyny potrafi to zrobić. Dobra, tutaj przy widlaku powinna być ta bomba. Znaczy w sumie nie musi, bo mogę też po prostu w 8 tur jeszcze tych typiarzy po prostu wszystkich... mogę ich zaaresztować, no ale... Nie powiem, że to byłoby głupie, ale... No trochę bardziej czasochłonne mam wrażenie. Dobra, Aronowicz może niech się przesunie tutaj, się schowa. Czy on by mógł coś zrobić? Mógłby strzelić, no ale... Wolę ich nie alarmować. Ten nie robi. Gowthorn weź się może tutaj ustaw. Okej, kolejny gościu. Dobra, ten stoi. Tu mamy Nakipa. No to Nakip osłaniaj Aronowicza. Aronowicz, nie ruszasz się. Chociaż, dobra, może żeby mi to odpuściło, no to go ruszmy po prostu to jedno pole. Tutaj. Czy ja chcę wchodzić do środka? Szczerze, wolałbym nie. W sensie, żałuję, że nie mam cierpliwości u niej, nie? Bo jakbym miał cierpliwość, to bym po prostu poświęcił teraz te dwie akcje i bym czekał. Dobra, on... No, bym mógł wejść do środka, ale przez to, że tutaj jest gość zaraz obok, to to byłoby idiotyczne. No chyba, że go ustawimy tutaj. Bo tu to jest dalej trochę ryzykowne, ale nie aż tak ryzykowne, jakim by było po prostu wejść na przykład zaraz tu. Czyli ustawienie się tu, bo tutaj... Fakt jest skryta, no ale no, on ją zauważy jak nic. Tutaj, no tu w sumie też. Ale muszę ją chociaż wprowadzić do środka, żeby była ta różnica pól. Dobra. Boże, czemu nie mogę tej mapy oddalić, aby jakoś bardziej przesunąć? Bo kurde, nie wiem, gdzie ci inni stoją. Przez to ciężko mi stwierdzić, czy bym się mógł ustawić tak, żeby ten jej nie zauważył. Dobra, Jolo, ryzyk fizyk. Okej, nie widział jej. Ten jest obrócony tyłem, bo jest za daleko. Jest tyłem, dobra. Ten sobie trochę przechodzi. Ten idzie tu, bardzo dobrze. Ten idzie bliżej, ale to jest tylko na plus dla mnie. Dobrze, dobrze. Tu zawsze mogę granat ogłuszający walnąć, ale byłoby lepiej w jakąś lepszą grupkę ich. Zrobić Klimzy, masz pałę? Nie masz pałki. Muszę kupić pałki dla wszystkich, naprawdę. Aronowicz ma, ale jemu zajęłoby chyba dwie tury. Tak, dwie akcje dojście do typa. Nakib jest tutaj, też dwie akcje. Gowthorn, też dwie akcje. Gilinder, gdzie on jest? On jest tutaj. Ajajaj, Jackson jest tam. Klimzy. Ale Klimzy ma chyba też taser. Tak. Dobra, no to w takim razie Klimzy stań sobie tutaj, zaraz za typem. Nie widzi go. I strzel do niego z tazera. Okej, okay, i na 4 tury gość jest wyłączony. Teraz mamy Aronowicza. Okej, okay, to Aronowicz powoli niech się przesuwa do przodu w kierunku właśnie bomby. Kolejny gościu. Dobra. Czy ona ma pałkę? Ma pałkę. Tyle dobrego. Dobra. Wychodzimy. Nie, Jezu, nie ona. Ten. Pałą w ryj. Dobra, ten też niech się przesunie bardziej. 7 tur jeszcze mam. Dobra, ty idź tu. Kolejny typ. Kurde, serio? Dwie tury? Znaczy dwie akcje, znaczy się nie tury. Dobra, ale tu są ogólnie w miarę kryci. Nie powinien tutaj nikt przyjść. No, ten jest na 3 tury w ogóle wyłączony. Przez to, że ona ma chyba ten knockout. Tego się jest nie na 2, tylko na 3 tury wyłączony.
Dobra, ten zaraz wejdzie tutaj. Tu jest gdzieś ta bomba. Chyba. Muszę sobie sprawdzić mapę. No. No mapę chcę. Dobra. Gdzie jest bomba? Tutaj? Tak, to jest tam, obok tego widlaka. Dobra, nakip. Weź się przez w to miejsce. Plimsy, możesz się przesunąć tu. Aronowicz. Aronowicz, ty idź tu. Dobra, będzie kryty? Chyba jest. Dobra, ty na początek. Albo nie. Ty się przesuń tutaj. Dalej jest kryta i nie wiedzą, że tu jest. I to jest najważniejsze. Ty się przesuń tu. Ty na początek. Tego typa skuj. Dobra, czy mogę go przesłuchać? Nie mogę, chyba. No nie, on ma tego cienia właśnie, no ale to się teraz nie przyda, więc przesuń się tutaj. Przesuń się tutaj. Które podejrzanych. O, o. Okej, dobra. Jeszcze nie ma akcji. Czy akcji, nie ma jeszcze tego. Zaciekawił się tylko, ale nie wszczął jeszcze alarmu. Na szczęście. Ale muszę się typa pozbyć. Dobra, Gowthorn. Czy Gowthorn ma pałę? Nie ma pały! Człowieku, co jest z tobą? Aronowicz ma pałę. No ale niestety nie zrobi mu nic takiego. Dobra, a czy on ma gaz na przykład? Gazu też nie ma, no chryste! Talenty ma co? Ma seria. Na co mi seria teraz? Klimzy ma gaz. No ale Klimzy nie dojdzie tam na tyle, żeby tego gazu użyć. Ten ma taser, nie ma kartridża. Ma granat. Jesus Christ. Jackson jest tam. Nakib jest obok. Granat. Giltern. Ani Giltern jest obok, jest z nią. Jest Nakib. A Nakib jest tu. Dobra. Ale on też nic niewiele zrobi, więc niech się przesunie w to miejsce. Dobra, Klimzy idź tu. O, super. Dobra. Jeszcze raz, co ma Aronowicz przy sobie? Granat i pałkę. Gowthorn. On nie ma pałki, nie? No, ma tylko granat. Ale w sumie... Pokażmy, gdzie mogę go rzucić? Tu. Tego obejmę zasięgiem, no tego drugiego... Niestety nie bardzo. Szkoda. Dobra, to spróbujmy to w takim razie zrobić w taki sposób. YOLO. Bo on się zaciekawił, nie boję się alarmu, więc jest szansa, że on po prostu pójdzie i ewentualnie sprawdzi kant. Z drugiej strony to jest też trochę niebezpieczne, bo tu jest Nakib, który nic tutaj więcej nie zrobi. Nakib ma pałkę? Ma. Dobra. Aronowicz niech się przesunie tutaj. 5 tur jeszcze mam, żeby coś tu zdziałać. Dobra, przesuń się tutaj. Tyle. Glentern, dotrzyma jej towarzystwa. No, nawet się możesz przesunąć tutaj. Skryta i w miarę niewidoczna.
No weź, serio! Nie, no nie wierzę! Dobra, ten spudłował. Dwa razy. Gdzieś leci. Pudło. I pudło. Dobra, trudno. Nie uda się całkiem po cichu, no ale nie będę tego resetował teraz specjalnie. Pudło. Dobrze. Teraz niestety wchodzimy w akcję. Serio nie z... Nie no, bez jaj! Dobra, Nakib ma pałkę. Ma. Ale nie... Ale nie może pewnie jej użyć. Świetnie. Masz coś innego? Nic! Dobra, to spieprzaj w takim razie. Limzy, masz pałę? Nie masz. Boże, czemu tak mało tych pałek? Ma granat za to. Dobra, Aronowicz ma pałkę. Dobra, to... W takim razie, Aronowicz... Czemu on tam nie może iść na raz? To jest bez sensu. Dobra, to Aronowicz wyjdź... A Boże, bo tu nie jest ten! Dobra, czekaj, tu. Pałą w ryj. Ten typ. To jest kto? Gołtorn, Gołtorn. Masz pałę? Kurwa, oczywiście, że nie masz pały. Bo czemu miałbyś mieć? Dobra, Klimzy. Klimzy też nie ma. Kurwa macie. Dobra, ale możemy dźgnąć typa nożem. Czy to zabije go od razu? Zobaczmy. Dźgnij nożem. Dźgnięty. Zabity? Kurde! Szkoda. Chciałem tego uniknąć. Granat. Tutaj. Tutaj. Tu czy tu? Dobra. Jackson, masz coś przy sobie? Też ma granat. Tylko ona... Ona tak samo rzuć. Dobra, no to rzuć granat tutaj. To jest jedna akcja. Strzał. No strzał taki pół na pół. Dobra, to jest... To jest kto? Gilstern. Czy on ma... pałę? No oczywiście, że nie ma pały, bo po co miałby mieć? To się przesuń w takim razie i gazem po mordzie. Ten na 3. Ten na 2 tylko. Czemu na 2? To serio było aż takie słabe? No bez żartów. Dobra, najdalej jak możesz. Kurde! Roger. Dobra, to pojedynczo. Tu. I tu. Jest bomba. Okej. Okay. Ten ma stuna, ten ma stuna. No chyba se teraz żartujecie! Jakim prawem on go trafił? Jezu, Aronowicz, dawaj mi go. Weź się już tu przygotuj. Ja pierdolę, to jest jakiś podejrzany jeszcze. Świetnie, kurwa. Dobra, Klimzy. Idź tu. Ten ma stunna na ile? Muszę zobaczyć. No jeszcze jedną turę. Zajebiście! Jackson nie pójdzie dalej. Dobra, ten też na jeszcze jedną turę. Dobra, granat. To rzućmy granat w takim razie. Niech obejmę tych trzech. Dobra, to przedłużamy tym o turę, temu dajemy turę. Dobra, to ten niech już tutaj podejdzie. Już się przygotuje. Dobra, ona niech podejdzie. I skuje tego typa.
teraz ten. Podejrzany. Może strzelać. Może strzelać. Tylko strzelać. Dobra, no to strzelaj w łapę w takim razie. Jest! Dobrze. To jest Gowthorn. To Gowthorn, idź tutaj na pomoc. To nie może strzelać, więc nic takiego nie zrobi. Dobra, ten. Czeka, ten. Dobra. Ile mam czasu? Dwie. Aronowicz. Rozbrajaj. Dobra, jest! Koniec akcji. Szkoda tego jednego typa, niestety. Tak, mówiłem o Nakipie. Ja pierdzielę. Co? Klimzy zginął?! Dlaczego Klimzy zginął?! No jaki skam?! Dlaczego Klimzy zginął, ja się pytam?! Boże, nienawidzę takiego czegoś! Dostał w rękę i po nogach. Nie mógł uciekać, ale on mu nic więcej nie zrobił! 16 in progress. Co za skam! Zorganizuj ceremonię. Zorganizuj ceremonię. Ja pierdolę. Super! Jeszcze usiłowanie morderstwa było, kurwa, fałszywą alarmem. Tajemnica pudełka, wszczęte śledztwo. Dobra. Tu. Trzy klatki. Serio, trzy klatki znalazłeś? O, przebija nie. Przetrząsła pudła ze starymi aktami. Opuszcza. Czy brakuje mi dwóch klatek kluczowych tak naprawdę, bo to jest klatka na ten, na zmyłę. Dobra, wrócili. Rosenkrantz, Shinny, Kurosawa, Spurlock i Aronowicz. No. Żeby, że Kurosawa nie miał jakiejś akcji, bo już myślałem, że będzie lojalny, ale niestety nie. Akurat tym razem się nie udało. Dobra, trzy tropy, dwie klatki tu. Aha, to tyle, okej. Okay. Czyli jeszcze drugi podejrzany, czy jest do zlokalizowania, ale to jest na kolejny dzień. Rozmyślanie. I kurde, zaś będę musiał zakończyć po jednym dniu. Podkradnij się. To ma dobre krycie. Dobra, Shinny. 516 complete. No i super. Dobra, Rosenkrantz. Miej też do skrycia coś. Kurde, mi trochę boli, że nie muszę teraz powracać wszyscy. Żeby to się ten... Żeby faktycznie dzień się zakończył. To troszkę boli. W przeciwieństwie do właśnie... jedynki. Okej. Okay. O, sporo. I teraz ile stracimy? Nic? Myślałem, że zamach tych gliniarzy coś stracimy, a tu proszę. Jednak nie. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy. To weźmy tego i tego. Granat jeden możemy kupić. Taserów nie ma co kupować. No Boże, dajcie mi pałki policyjne. To jest sprzęt, którego potrzebujemy. Potrzebuję właściwie. Dobra, Mustard, Flower Pots, Shinny. Tak, ona nie chce pracować dzień w dzień. Borodka, muzyka, ten też nie będzie pracował. Tę dwójeczkę, Jackson Leite,
Sullivan, Spurlock nie chce pracować dwa dni z rzędu, ten niech odpocznie. Go to Rniego możemy wysłać na śledztwo, Muradian, żeby się podszkolił, Gilenterna też na śledztwo wyślemy. Benkin jest wymęczony, więc najlepiej by było, jakby sobie odpoczął. Kurde, w sumie Arnowicza też mogę na śledztwo wysłać, więc dobra, jego też poproszę. O, Rosenkranz jeszcze, dobra. To czekaj. Gołtorn. Dobra, to Gołtorna wyślemy ewentualnie na jakąś jedną akcję. Poproszę o taką zmianę. Oho, co teraz? Do you see him, Pedro? Has he already ordered a drink? What? What chihuahua? Are you sure you're looking at the right guy? Do you see a basket of strawberries? Pedro, not everything is important. It doesn't matter how he's dressed. A basket of strawberries. Do you see it? Has he already started eating the strawberries? All right, Pedro. Don't worry about that. If he's eating strawberries from a basket, then he's the one we need. No doubt. Just wait until he's eaten all the strawberries and then approach him, right? Right, Pedro. Right. I'll be waiting for your call. Just stick to the plan, all right? Pedro? It's me. Ah, oh, okay. Jack. Yeah, I was sure you must be dead. Look, Fry, I know that I hear there's a federal agent who's interested in you. He's already reached Millington. From there, I think he'll be heading north. What do you think, Jack? Has he picked up your trail? Fry, let's just talk. Jack, how happy he'll be to find out you're still alive. A young agent, let's call him Chris, dreaming of a brilliant career. He wants to prove to his alcoholic father that he's made something of his life. And the girl? Let's call her Tanya. She's recently left him. So he just loved to play the hero all over the front page and then just rub her nose in it. Oh, and Chris? Chris has an arrogant colleague, too. Let's call him Tommy, who's always laughing at him. Oh, wait. You know what, Jack? I think Tommy's fucking Tanya. I mean, this whole time. How could I have missed it? Tommy's fucking Tanya. And worse, the alcoholic father is banging Tanya, too. I mean, they're all fucking around over there. And just think about poor old Chris. Fry, let's just... Oh, and by the way, did I mention that Chris has a bit of a stutter? Naturally, that meant problems at school. Oh, and not just at school, but at the academy, too. Yeah, he was nearly kicked out of the academy twice, even though his marks were brilliant. Imagine, they were ready to kick the guy out just because he stutters a little. No, nobody wants to have anything to do with him. You know what that's like, Jack, huh? And suddenly, our stutterer Chris, less than 6 months at the Bureau, he catches a fugitive off the federal wanted list. And not just anyone, but Jack Boyd, the king of corruption. I mean, the symbol of our whole society's disintegration. Al Capone in a police cap. Nobody else could do it. But there's just something about Chris, you know, Jack? Good Lord, Fry, it's just... Now, Tanya wants to fuck him, and the prom queen Sharon wants to fuck him, and even Susie the ballerina, who turned him down on 3 separate occasions because she didn't want to have anything to do with the fucking stutterer. Well, now Susie is showing off her pirouettes in his bedroom. And it's all thanks to you, Jack. All thanks to the fact that you couldn't stick to our simple arrangement and answer the fucking phone when I called. I couldn't pick up the phone because at the moment when you called, the phone was literally being shot at. And then You're one lucky bastard, Jack. I mean, you are lucky that I have such a cold, black heart, completely incapable of compassion, without batting an eyelid. I will leave that poor stutterer Chris with nothing. I'll make a couple of calls, and he'll turn right around on that road he's on to Sharpwood and return to his miserable life of the lonely loser. He's just not the right man for Tanya. I mean, some people just aren't made for each other, you know? True, you'll have to pay me twice as much. Twice? 20,000? But I only just... Oh, that's not the worst of it, Jack. You not only have to pay me twice as much, but you'll have to do it 4 times as often. 20,000 a week.
I hope whatever mess you got yourself in, you still got all your fingers, or at least enough of them to pull out a bank transfer. How long until the next payment, huh? 4 days? Come on. Let's talk, like... Oh, I'm sorry, Jack. I have another call. I'm guessing that Mr. Cervantes just finished eating his strawberries. His what? Strawberries? Listen, Fry, I'm just asking you... Fuck. No, Jack jest trochę w dupie, sądząc po tej rozmowie. No ale okej, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w This is the Police. Cześć!